bardzo jesteśmy szczęśliwi, że udało się, że ten bieg udało się zorganizować, że ta rywalizacja tutaj doszła do skutku, tu w Bielicach, w Górach Bialskich. Bardzo dziękujemy gminie, stronie śląskie. Okazali się wspaniałymi gospodarzami. Uważam, że wszyscy organizatorzy mogliby sobie wymarzyć takich gospodarzy, którzy się włączyli i byli współorganizatorami dla nas tego biegu. Najmłodszy zawodnik został przed chwilą nagrodzony, 8-latek, który przebiegł 10-kilometrową trasę. Trasa 60-kilometrowa jest to taka sztandarowa tej edycji trasa, długość, natomiast towarzyszące trasy to są 20-kilometrowa i 10, na które no, wcale nie brakuje nam chętnych. Dosyć dużo zawodników wystartowało. Myślimy, że impreza będzie się rozrastać ku uciesze wszystkich zawodników, którzy zjechali z całej Polski. Dzięki Marku. Super organizacja biegu. Myślę, że ten bieg rozrośnie się do rangi biegu piastów. Fajny początek. Pozdrawiam wszystkich biegaczy. Przybywajcie, naprawdę świetna sprawa. Gratulujemy Robert, czekaj się zagrzać. Gratulujemy. Przebiegłem te 20 km, jestem zadowolony, bardzo. Trasa była świetnie przygotowana. W ogóle uczestniczę po raz pierwszy w takich zawodach, no organizuję się po raz pierwszy tutaj i na dystansie 20 km ponoć jestem pierwsza, z czego jestem bardzo dumna i szczęśliwa. Ciężko jeszcze teraz, żeby przekazać jakieś wnioski ostateczne, natomiast wielu zawodników, którzy docierają do mety, gratulują nam, mówią, że trasa jest piękna, jest trudna, wymagająca. Takiej trasy na biegu piastów nie ma, jednak trasa biegu piastów jest łatwiejsza. Mimo, że mamy miejscowo na trasie problemy ze śniegiem, ta zima jest no, taka skąpa w śnieg w tym roku, to mimo to ten śnieg jest go na tyle, że ten bieg udało się przeprowadzić. Zawodnicy to doceniają, bo wiedzą, jaka jest sytuacja. Dlatego no, jesteśmy przekonani, że ten bieg wejdzie na stałe do kalendarza, że będziemy mogli co roku go tutaj organizować z coraz większą frekwencją. Chcielibyśmy, żeby ten bieg był co najmniej drugim biegiem w Polsce pod względem frekwencji.